Dzień dobry, wieczór, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku Grysława. Ja nazywam się Ryszard Chojnowski, zaś Grysław jest to audycja, w której sławi się gry, w której gry sławimy, ponieważ dzisiaj powrót ulubionego gościa, powrót Damiana z Fantasmagierii. Witaj, Damianie. Witam Cię, drogi Ryszardzie, witam wszystkich Twoich słuchaczy, słuchaczki zgromadzonych przy radioodbiornikach. I nie tylko przy radioodbiornikach, ponieważ przypomnę, że Grysława możecie oczywiście słuchać w każdą sobotę o godzinie 18 w Rock Service FM, w radiu internetowym Rock Service FM, ale także o tej samej porze pojawia się na Spotify'u, na iTunes, na różnorakich aplikacjach podcastowych oraz także oczywiście u mnie na stronie. I skoro jest dzisiaj gość, to możecie się domyślać, że będzie dużo warstwy mówionej, mniej warstwy muzycznej. Prawdopodobnie starczy czasu jedynie tylko na to, aby pod koniec audycji umieścić jakiś utwór. Będzie też, uwaga, będzie też konkurs. Konkurs związany z festiwalem muzyki growej, Game Music Festival, który już 18 i 19 października w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i będzie można wygrać podwójną wejściówkę na jeden z koncertów, na koncert piątkowy, Symfonię Piasku, oraz będzie można wygrać coś jeszcze, ale co? O tym pod koniec audycji, wobec tego serdecznie zapraszam i proszę o dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że Was nie zanudzimy, chociaż dzisiaj będą takie tematy trochę okołogrowe, bo dosyć dużo o technologiach będziemy rozmawiać. Między innymi o tym, co wydarzyło się na konferencji firmy Oculus. No właśnie, ale kiedy to teraz jakoś na dnia musiało być, nie? Że to jakaś ta konferencja? To było tydzień temu duża konferencja. Oculus, jak wiadomo, jest pod władaniem Facebooka, więc była taka spora konferencja, na której pan Mark Zuckerberg wystąpił też i swoim automatycznym głosem pokajał się za śledzenie ludzi. Między innymi mam wrażenie, że tak, troszkę w tej technologii wirtualnej będzie, wydaje mi się, związków ze śledzeniem. O tym powiem za chwilkę. Będziemy też chcieli powiedzieć parę słów na temat konferencji Microsoftu, która odbyła się wczoraj. Mówiąc wczoraj, myślę, środa 2 października, bo nagrywamy w czwartek 3 października, 2 dni przed emisją. I na tej konferencji Microsoft pokazał naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, które wchodzą do sprzedaży już za parę tygodni, a także takie, które wejdą za rok. Taka projekcja na przyszłość, ale to, co będzie za rok, to jak fantastyka naukowa zupełnie. No właśnie, ja tak się zastanawiam, czy tak pod wrażeniem tych produktów, ale to więcej o nich za chwilkę będziemy rozmawiać, też tak zastanawiam się, czy być może w takim razie przesiądziesz się znowu, wrócisz na łono Windowsa po tym, jak masz już dosyć długą przygodę z produktami Apple. Więc kto nie. Nie? Jednak nie. Nie mówię całkowicie nie. Korzystałem swego czasu z urządzenia, które się nazywał Surface, Microsoft Surface. To jest taki tabletokomputer. Całkiem fajne, tylko że za mało był to tablet, a za dużo komputer i na przykład takie funkcje, do których byłem całkowicie przyzwyczajony używając iPada, jak na przykład automatyczne uruchamianie się po uśpieniu. Tak? Wciskałem przycisk, czy też wciskam przycisk, albo dotykam ekranu i komputer, tablet od razu się uruchamiał. Starting Windows i tak dalej. Co prawda nie było grd i tym podobnych dźwięków, ponieważ jednak dysk SSD takowych dźwięków nie wydaje, ale jednak korzystanie z tego Surface'a to było bardziej korzystanie z laptopa niż z tabletu, a mi zależało na takim idealnym połączeniu. Ale wydaje mi się, że po ostatniej aktualizacji iPadOS, czyli systemu, na którym działają iPady, doszliśmy już do momentu, w którym będę mógł w zasadzie pozbyć się laptopa i pracować głównie na iPadzie. Pracować i grać na iPadzie, ponieważ ta aktualizacja, o której mówiłem głównie ze względu na Apple Arcade w poprzednim odcinku, kiedy omawiałem tę usługę. Może jeszcze coś powiemy dzisiaj o Apple Arcade, zobaczymy jak będziemy stać z czasem. Ale oprócz Apple Arcade ta aktualizacja iPada wprowadziła kilka rewolucyjnych jak na Apple funkcji, czyli na przykład możliwość podłączania zewnętrznych magazynów pamięci. Można teraz podłączyć zewnętrzny dysk i zapisywać na tym dysku dane i pobierać z tego dysku dane. Coś, co wydaje się absolutną podstawą, jeśli chodzi o systemy takie jak Android czy Windows, to jako że Apple zawsze był systemem zamkniętym, nie było to normalnie na urządzeniach Apple możliwe, chyba że zrobiło się tak zwany jailbreak, złamało się zabezpieczenia systemowe, ale od teraz, od kilku dni można już korzystać z takich urządzeń zewnętrznych w pełni legalnie. Podłączamy dysk za pomocą kabla USB-C i możemy na nim zapisywać i z niego odczytywać, ale to jest mały pikuś, bo najważniejsze z punktu widzenia łatwości użytkowania niektórych aplikacji jest to, że teraz możemy korzystać z myszki normalnie na iPadzie. Możemy podłączyć do iPada myszkę Bluetooth. Ja już widzę po prostu tego Steve'a Jobsa tam w tym, albo w niebie, albo w piekle, już się po prostu przewraca, tam już nie może wytrzymać. Mówi, i mówiłem, że palec jest najlepszym urządzeniem wskazującym. No nie jest jednak najlepszym urządzeniem wskazującym. Znaczy dla takich bardzo podstawowych czynności, jak najbardziej do przewijania kartek, zaznaczania, dotykania, ale palcem słabo się rysuje, na przykład palcem trudno się dokładnie wskazuje chociażby komórki Excela, a od kiedy iPad stał się także oprócz urządzenia do konsumpcji treści, stał się także urządzeniem do tworzenia treści. Na przykład Apple'owa wersja Photoshopa działa znacznie lepiej, znaczy iPadowa wersja Photoshopa działa znacznie lepiej niż wersja na Maca. To już powiało profesjonalnym, Te procesory, które Apple tworzy, wydaje mi się, są znacznie bardziej wydajne i na pewno bardziej energooszczędne niż te, które są w Macach. I ja bardzo długo używałem, nie wiem, od 10-11 lat używam iMaca i MacBooków. MacBooków zwykle, kiedy gdzieś podróżuję, ale teraz wydaje mi się już to nie będzie mieć sensu, ponieważ te aplikacje, na których pracuję, czyli chociażby Excel, czyli chociażby Word, z których kiepsko się korzystało, zwłaszcza z Excela, kiedy trzeba było zaznaczyć jakieś komórki za pomocą gestów i to było po prostu takie niezbyt wygodne. To teraz, kiedy sprawdziłem, jak działa to z myszką, to ta obsługa nie jest jeszcze tak w pełni dobrze zrobiona jak normalnej aplikacji na komputerze, ale ma pojawić się kolejna aktualizacja do Microsoft Office, chociażby właśnie na iPadzie, gdzie ta obsługa myszki będzie już taka sama jak na komputerze, i wtedy po co mam zabierać z sobą komputer, choćby był super lekki jak MacBook Pro i bardzo dobrze wyglądający i bardzo dobrze się na nim też pisze, skoro mogę wziąć iPada, który jest 2 razy lżejszy, ma trochę mniejszy ekran, ale bardzo dobrej jakości, ma przyzwoitą klawiaturę, mogę używać myszki, bateria starcza na cały dzień, są na nim gry, których nie ma na Macu na razie, bo pamiętajmy, że wejdzie Apple Arcade także na Maca wraz z nową aktualizacją systemu w połowie miesiąca prawdopodobnie i wszystkie te gry, które z Apple Arcade są na telefony i na Apple TV i na iPada, one będą też dostępne na Macu. I na Macu jest coraz to więcej gier, z tym, że to cały czas nie jest maszyna do grania, a iPad jak najbardziej taką maszyną może być, bo jest naprawdę bardzo wydajny. A widziałeś, przepraszam, że tak przejdę słowo, to Call of Duty Mobile? Jeszcze nie. Jeszcze Call of Duty, wiem, że wyszło Call of Duty Mobile, wiem, że były jakieś problemy na starcie, wiem, że pojawiły się problemy z aktualizacją i z połączeniem z serwerami, natomiast ja ogólnie nie jestem wielkim fanem Call of Duty, bo... To może być Fortnite Killer. Nie sądzę, żeby to był Fortnite Killer. Fortnite w tej chwili chyba cały czas jest bezpieczny. To, co twórcy Fortnite'a, czyli firma Epic Games robi, żeby ta gra się nie nudziła. Cały czas wprowadza nowe elementy. Teraz było wydarzenie z Batmanem w roli głównej. Można było... 80-lecie, tak. Mają pojawić się boty, które mają uczyć graczy, jak najlepiej grać. Tak jak są boty w Counter-Strike'u i ja pamiętam, że kiedy zacząłem grać w Counter-Strike'a, to był rok 99. To była jeszcze beta 06, z tego co pamiętam, to był wtedy mod do Half-Life'a, to nie był jeszcze pełnoprawny produkt i można było grać tylko z ludźmi, aż zaczęły pojawiać się boty, czyli sterowane przez komputer postacie, gracze, którzy mieli różne poziomy trudności i jakby grając z nimi można było ćwiczyć swoje umiejętności. No i teraz to samo będzie w Fortnite. Zresztą boty są w wielu grach, ale pojawią się także w Fortnite, co może być bardzo dobrą opcją dla tych, którzy zazwyczaj no, niezbyt sobie radzą, bo mogą się lepiej uczyć, mogą uczyć się tak. bez takiej frustracji. Można sobie ustawić boty na przykład kilka ich, albo na określonym poziomie trudności, albo na przykład jakby ostatni etap walki. Nie wiem, czy tak będzie, to jakby tak tylko domniemywuję, ale możliwość nauki z takim robocim towarzyszem jest bardzo dobrą opcją. Ale odeszliśmy od tematu. Odeszliśmy od tematu, czyli od... No właśnie nie od którego, od Oculusowego czy od Microsoftowego? Oculusowego jeszcze nie poruszyliśmy, bo jeszcze mówiłem o tym iPadzie i o tym, jak naprawdę wygodne jest teraz korzystanie z iPada. Możemy do iPada podłączyć, tak jak do telefonu, jak do Apple TV, możemy podłączyć pada. I do iPada pada, czy to DualShocka, czy pada od Xboxa i mieć fantastyczne, przenośne urządzenie do grania i do pracowania i właśnie cały czas się zastanawiam nad tym, czy wziąć w podróż do Stanów Switcha, czy jednak zostać z tym iPadem, ale jak w ostatniej Fantasmagierii, do odsłuchania, której oczywiście serdecznie zapraszam, koniecznie wejdźcie na fantasmagieria.net i słuchajcie Fantasmagierii, to... Oczywiście, dziękuję. To jak rozmawialiśmy właśnie o tym, czy brać sprzęt taki jak Switch na podróż, to uznałem, że w zasadzie już teraz chyba nie potrzebuję, chociaż jest na nim mnóstwo świetnych gier. Może jak będzie trochę czasu więcej, to powiemy o paru nowych, ale rzeczywiście teraz iPad jest takim all-in-one, wszystko w jednym i zazwyczaj jest tak, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, jest takie powiedzenie, ale tutaj z tą aktualizacją coraz mam większe przekonanie do tego, że iPad i ogólnie tablety stają się takim wszechstronnym urządzeniem, rzeczywiście nadającym się do wykorzystania do różnych zastosowań, czy to do gier, czy to do konsumpcji, czy do tworzenia. To jest fantastyczne właśnie w tym, ale to już też kiedyś wspominaliśmy, że iPad jest tak popularnym, tak tak zdefiniował po prostu, jak ma wyglądać tablet, jak ma wszystko na tablecie działać, że po prostu wszystkie aplikacje i gry są tworzone pod tableta. I oczywiście są gry pod iPada i są gry, które no, starają się naśladować gry z tradycyjnych konsol i wykorzystywać to sterowanie dotykowe, takie wirtualne analogi, ale no, to średnio wychodzi, ale właśnie też jest mnóstwo fantastycznych gier, że nawet jakbyś nie wziął tego iPada, przepraszam, joypada i tylko miał tego iPada gdzieś tam na wakacjach, to też jest właśnie mnóstwo gier, które mógłbyś zagrać, które na przykład no, na innych nawet systemach nie sprawdziłyby się, bo nie byłyby tak dobre. No nie? Na tym. Właśnie ostatnio oglądałem program telewizyjny, jest taki na Polsat Games Faux Pas i była taka gra, no znaczy on się nazywa Faux Pas, to jest właśnie cały dowcip na tym polega i było spisane w ogóle z błędem. Zaraz o tym powiem jeszcze, ale kontynuuj. Tak. I tam był właśnie taki przedstawiciel, tylko że zapomniałem, jak się studio nazywa, ale chyba Wanderlust chyba była taka gra. Wanderlust to jest gra, którą tworzą moi przyjaciele, którzy dawniej pracowali przy pierwszym Wiedźminie. Czyli dokładnie, tak. Szef studia Jacek Brzeziński, który był głównym programistą, a później też głównym designerem, głównym projektantem gry. I Artur Ganszyniec, który był odpowiedzialny za warstwę scenariuszowo-koncepcyjną też. Właśnie ten Artur był w tym programie. Bardzo mnie zaciekawiła właśnie że ta gra faktycznie idealnie by pasowała na iPada, że to jest taka gra, która by się fantastycznie sprawdziła na takim urządzeniu, gdzie mamy taką interaktywną książkę, powieść, ale nie paragrafową. I tam właśnie opowiadał, że tam bardziej nie wybierasz ścieżki, tylko właśnie opowieść zbudowana przez twoje reakcje, przez twoje emocje i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawie to się wszystko prezentuje właśnie. Nie wiem, czy gra już wyszła na iPada, czy nie, bo tego nie sprawdziłem, ale... Wanderlust, czyli Rządza Podróży, już wyszła, jest dostępna na iOS i na Steamie i bardzo ją polecam, bo to jest naprawdę gra jedyna w swoim rodzaju. No, znaczy, Może można ją troszkę porównać do 80 dni dookoła świata, czyli też gry o podróżach, która też wyszła na iPada i jest bardzo fajna. Natomiast tutaj mamy do czynienia z grą o podróżowaniu. W zasadzie to jest taka interaktywna opowieść też. To nie jest taka gra sensu stricte, że musimy jakieś tam punkty mieć, ale musimy jakiś konkretny cel osiągnąć. Po prostu podróżujemy po świecie, zbierając doświadczenia, poznając ludzi i jakby starając się też rozwinąć swoją osobę. Tych postaci, które mamy w grze, jest do wyboru chyba w tej chwili nie powiem, ale kilkanaście. I każda opowiada inaczej swoją historię, każda przeżywa ją inaczej, każda podróżuje w inne miejsca, a jako że Jacek jest globetrotterem, to tak właśnie gra powstała z potrzeby przekazania swoich wrażeń z podróży innym osobom. Jacek swego czasu latał, jakby kiedy skończył pracę nad Wiedźminem, z tego pamiętam, był dosyć mocno wyczerpany i postanowił sobie zrobić taką przerwę na podróż i podróżował po całym świecie. I pamiętam kilka lat temu, chyba 2 lata temu wpadł do mnie do domu i pokazał mi prototyp Wanderlusta i jakie są moje wrażenia. Ja byłem tak lekko jakby może nie niechętny, tylko taki nie widziałem w tym za dużo gry, że to bardziej taki esej o podróżach interaktywny. Ale gra jednak w tym jest. Udało się ją tam wcisnąć. Być może właśnie twój feedback, musisz nieskromnie przyznać, wpłynął na końcowy efekt. Mój feedback tam był, znaczy moje komentarze to jakby pewnie jedne z wielu komentarzy, które się tam pojawiły. Natomiast bardzo, bardzo chłopakom dopinguję. Firma się nazywa Different Tales. I Wanderlust jest grą jedyną w swoim rodzaju, a w ogóle to jakby przy takim marketingu gry to nasz kolejny towarzysz dawnych wypraw i podcastowych rozmów, Piotrek Gnyb, więc jakby to jest gra... On chyba nawet teraz w Tokio chyba reklamował tę grę, tak? Możliwe, tak. Bo był tam, i więc nie wiadomo co robił, Gra zdobywa naprawdę bardzo dobre recenzje i tylko nie jest jeden minus, krytyków, musisz powiedzieć, ale też gracz. Tak, minus jest taki, że gra jest tylko w języku angielskim i bardzo trudno ją zlokalizować. Znaczy jest to możliwe, natomiast jest ona tworzona w takim języku programowania, który nazywa się Ink. Ink jak Inkaust albo Atrament. To jest bardzo ciekawy język, który pozwala na dużą swobodę twórczą i pozwala na tworzenie skryptów wewnątrz gry. Z tym, że te skrypty są jakby zapisane w samym tekście. I lokalizacja tejże gry mogłaby być o tyle trudna, że na przykład trzeba by tworzyć własne skrypty. Tak, trzeba by tworzyć własne skrypty. To jest na pewno możliwe, ale to nie jest łatwe, bo trzeba by... Jest taka jedna firma, która by się mogła tym zająć. Nie, myśmy o tym myśleli. Widzieliśmy... Wyciągnąłbyś Excalibura i byś poprzecinał te węzły, jak to się mówi, gordyjskie, tak? Widziałem fragment kodu i myślimy nad tym. Bo Jacek się nas pytał, czy byłoby to możliwe i jakby to zrobić, bo jednak to jest tak duży projekt, tam jest chyba 300 000 słów, to jest naprawdę dużo. Że trzeba by to zrobić z głową i odpowiednio zaplanować pracę i pamiętajmy też, że tam są różne osobowości, różne style pisania i ta gra jest naprawdę bardzo dobrze napisana po angielsku, co podkreślają recenzenci. A kto to napisał po angielsku? Kto jest autorem? Kilka osób piszących. Czy jest jakiś sławny pisarz science fiction, na przykład, nie wiem, Peter Watts na przykład, nie? Nie ma sławnych pisarzy science fiction, bo to nie jest w ogóle science fiction, to jest fiction, ale traveling fiction, tak? Tam nie masz elementów naturalnych raczej. To jest podróż taka zarówno po świecie, jak i wewnątrz siebie. I cała gra jest jeszcze... ma taką otoczkę bardzo ładną, wizualną i bardzo też fajnie dopasowaną, minimalistyczną dość muzykę. Wszystko to świetnie się zgrywa i jeśli chcecie poczytać, bo to jest taka właśnie interaktywna książka, poczytać fajną opowieść o podróżach, zobaczyć te miejsca i poczuć je, jak postacie z gry przeżywają i doświadczają czegoś nowego, to Wanderlust szczerze polecam. Może uda mi się pogadać z Jackiem, czy nie dałoby się na przykład w kolejnym Grysławie jakiegoś kodu dostać dla słuchaczy, a może dwóch kodów, zobaczymy jeszcze. I to jest bardzo optymistyczne. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że wiesz co, mi się, jak Artur opowiadał o tej grze to i wspomniał tak, że wiele zdjęć do tej gry powstało specjalnie do niej i tak sobie pomyślałem, bo tak z wypowiedzi można powiedzieć, że wykorzystano też dużo zdjęć zrobionych przez przyjaciół, tam Jacka, może przez też Jacka, ale które nie były nigdy przeznaczone do tej gry. I sobie pomyślałem o jednej takiej słynnej polskiej grze, która powstała właściwie też ze zdjęć z wakacji. Statuetki. I to po prostu tak sobie pomyślałem, że tak, no po prostu ktoś miał dużo fajnych zdjęć z różnych wakacji. No nie każdy mógł sobie na nie pozwolić, ale no udało się coś zrobić. To jest takie piękne, uwielbiam takie smaczki, takie anegdoty. No ale w takim razie jak gra jest na iPadzie, to już teraz wiem co będę robił po audycji, czego będę szukał. Ale wracając w takim razie, ja powiem tak, że ja w ogóle bardzo mi się podoba nowy iPad, bardzo mi się podoba to, że faktycznie na przykład artyści, mając w ręku takie fantastyczne urządzenie jak to ołóweczek Apple'a, są w stanie naprawdę świetne rzeczy robić. No ale gdzieś tam mimo wszystko zastanawiam się na niej, czy faktycznie jest możliwość, aby tak, nie wiem, w przyszłości takiej, ja wiem, za 10 lat całkowicie zrezygnować z komputerów. Tak totalnie. Bo jesteśmy na takim etapie, że wyścig zbrojeń, jeśli chodzi o komputery, już dawno tak przycichł. Teraz, jeśli masz naprawdę chęć grania w 4K, w 60 klatkach i ten ray tracing cię interesuje, to jest jedyna motywacja, żeby na przykład kupić nową kartę graficzną, nie? I żeby mieć w ogóle mocny komputer. A tak to możesz mieć komputer, który ma 5-6 lat i nadal grać w gry ciekawe. No ale a propos takich gadżetów i to jest też twoja działeczka, co tam się, proszę pana, dzieje, jeśli chodzi o tego Oculusa, bo z tego, co mi tutaj migło, to pan Zuckerberg chce zrobić coś w rodzaju PlayStation Home, czyli taki wirtualny świat dla przyjaciół i wielbicieli Oculusa. I co wiesz na ten temat? Znaczy, ma powstać aplikacja, która się nazywa bodajże Horizons, która pozwala na łączenie graczy korzystających z Oculusa i przenoszenie ich takiej wirtualnej przestrzeni. Ale jeśli chodzi właśnie o Oculusa, to z rzeczy technicznych bardzo mnie zaciekawiły nowinki, które pojawią się w ciągu najbliższych miesięcy dosłownie. I jedną z tych nowinek jest coś takiego, co się nazywa pass-through. Pass-through to jest możliwość oglądania świata zewnętrznego, kiedy jesteś zanurzony w wirtualnym i tam ta możliwość obecnie w Oculusie jest dość ograniczona, bo wykorzystuje się te kamerki zewnętrzne, które służą do skanowania pomieszczenia i sprawdzania dostępnego miejsca i rejestrowania naszych ruchów w wirtualnej przestrzeni. I kiedy dochodzimy do granicy tej naszej wirtualnej przestrzeni, którą sobie wcześniej zdefiniowaliśmy, to przechodzimy na drugą stronę, jak Alicja na drugą stronę lustra, to my przechodzimy na drugą stronę, wychodzimy ze świata wirtualnego i możemy zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. A teraz będzie można to zrobić po prostu naciskając jeden przycisk, będzie można przełączać widzenie z tego świata wirtualnego, w którym jesteśmy, na oglądanie świata za pomocą tych kamer, które są w Oculusie wbudowane, i to na pewno jest wygodne, ale taka super niesamowita moim zdaniem funkcja to jest to, że niedługo do obsługi Oculusa nie będą potrzebne kontrolery, ponieważ będzie możliwość sterowania naszymi dłońmi. Nasze dłonie zostaną zmapowane, ich obraz zostanie przeniesiony czy też wykorzystany procesor Oculusa będzie w stanie analizować ruchy naszych rąk i palców też, w związku z czym będziemy mogli manipulować obiektami w przestrzeni wirtualnej bez korzystania z kontrolera. Po prostu będziemy używać naszych dłoni. Czyli naszymi dłoni. Jak Johnny Mnemonic, tam taka słynna scena, tylko że on miał wtedy te rękawice były potrzebne, a teraz jesteś w tym wirtualnym świecie, podnosisz swoje dłonie i widzisz właśnie takie widzisz swoje dłonie. Wersje, tak, każdy. To jest bardzo fajna rzecz, tylko ja na przykład uważam, że o ile gdzieś tam takie machanie i coś w stylu raportu mniejszości, nie? Że tam na przykład sterujesz machaniąc rękami i tak dalej, wiesz, to jest fajne, ale jednak granie wymaga tego, żeby mieć coś fizycznego. To zależy. W dłoniach, tak. To zależy. Jest wiele gier, których oczywiście dobrze jest coś trzymać, jak na przykład jakieś gry, w których masz broń po prostu w ręce, czy to pistolet, tak, jakiś karabin, czy miecz i wtedy oczywiście ten kontroler daje ci ułudę posiadania jakiejś cięższej rzeczy, która może być właśnie taką bronią, ale jest wiele gier takich, których rzeczywiście potrzebujesz tylko swoich rąk, widoku rąk, którymi możesz robić różne rzeczy w wirtualnym świecie. Oczywiście, na przykład podchodzisz do jakiegoś miejsca i podnosisz coś. Nie będziesz czuł podnoszonego przedmiotu, będziesz tylko go widział, więc musisz sobie wyobrazić jego ciężar i jego fakturę chociażby. W tym pomaga kontroler, bo kontroler daje ci takie haptyczne uczucie jakiegoś jakby ucisku na przykład. I tego ewentualnie będzie brakować, natomiast pozwala to na ogromną swobodę. Nie wiem, na przykład w takich aplikacjach, w których malujesz, czy możesz mógł jakby swoimi dłońmi malować, albo będziesz mógł... Tak, ale przed chwilą powiedziałeś, że palcem się źle maluje, więc... No, wiesz, całą dłonią, wiesz... Może lepiej, no tak. Odkryj sobie dziecko po prostu i malujesz całymi dłońmi. Wydaje mi się, że twórcy aplikacji, nie tylko gier, ale ogólnie aplikacji na Oculusa, Questa, który tak swoją drogą jest chyba najpopularniejszym teraz sprzętem, który służy do wirtualnych podróży, może za wyjątkiem PlayStation VR, ale jest naprawdę Quest, jest bardzo, bardzo popularny, no to twórcy aplikacji i gier na pewno wymyślą coś, żeby tę nową możliwość mapowania dłoni w wirtualnym świecie wykorzystać. Ja się z tego powodu naprawdę cieszę, że coś takiego jest, a jeszcze bardziej się cieszę z tego, że chyba już od listopada, czyli za miesiąc, pojawi się możliwość podłączenia Questa do komputera za pomocą kabla USB-C i będzie można wykorzystać swojego Questa jako okulary Oculus Rift S, które są okularami takimi osobnymi, służącymi do grania w gry wymagające większej mocy obliczeniowej, bo przypomnę, że Oculus Quest to jest urządzenie samodzielne. Nie potrzeba nic więcej oprócz kontrolerów, które dostajemy w komplecie oraz samych tych okularów, czy też gogli. Nie potrzebujemy żadnego komputera, ale oczywiście w związku z tym, że jest to urządzenie przenośne, jest też tam przenośny procesor Snapdragon, który nie posiada takiej mocy obliczeniowej, jak procesory graficzne w komputerach. I jeśli ktoś chciał takich bardziej wizualnie zachwycających wrażeń w wirtualnej rzeczywistości, no to zwykle korzystał albo z Vive'a, albo z Oculusa Rift S, które po prostu były goglami podłączonymi do komputera i korzystającymi z mocy obliczeniowych komputerów. A teraz będzie można za pomocą takiego bardzo długiego kabla, chyba 5-6-metrowego, więc pozwoli na sporą swobodę ruchów, podłączyć z Oculusa do komputera, żeby korzystać z mocy obliczeniowej komputera i wyświetlać obraz na tych goglach Quest, bo bez tego na przykład będę mógł się pozbyć swojego Rifta, bo już nie będę go potrzebował. Po co mi dodatkowe gogle, skoro wszystko będzie zawarte w Questie. Jest to moim zdaniem znakomita opcja i spowoduje, że jeszcze więcej gier będzie się na ten sprzęt pojawiać, a pojawia się coraz więcej, chociażby podczas tej prezentacji pojawiła się druga część takiej gry, która się nazywa Vader Immortal i jest naprawdę znakomitą. To nie kojarzę zupełnie. Vader Immortal to jest taka gra, w której stajemy się uczniem Vadera, Dartha Vadera z Gwiezdnych Wojen. Najpierw w pierwszej części zostajemy porwani jako kapitan takiego statku przemytniczego. Zostajemy porwani, okazuje się, że Vader wykrył w nas zalążek mocy i w jego więzieniu musimy przejść różne próby, stajemy się jego uczniem. Część druga to jest kontynuacja, badamy podziemia pod jego twierdzą, ale są tam też jeszcze takie opcje, czy też dodatkowe tryby jakby walki mieczem świetlnym, czy też nauki walki mieczem świetlem są świetnie zrealizowane. Problemem Vadera, czy tej gry jest to, że jest epizodyczna. Epizody nie są drogie, bo kosztują $10. Trzeba na nie czekać i są bardzo krótkie, jeśli chodzi o fabułę. Tak naprawdę fabułę można przejść w 1,5 godziny, 2 godziny w części pierwszej. Słyszałem, że w części drugiej jest znacznie krócej jeszcze. Są te gry znakomicie dopracowane, jeśli chodzi o wizualia i o dźwięk, naprawdę fantastycznie. No i rzeczywiście, jeśli gramy w trybie walki mieczem świetlnym, czy też trenowania swoich umiejętności w walce mieczem świetlnym, to możemy tam poświęcić mnóstwo godzin. Natomiast ten tryb fabularny jest bardzo, bardzo krótki i to jest jakby wada tej gry. Natomiast wartości wizualno-dźwiękowe są naprawdę wspaniałe. No i jak ktoś lubi Gwiezdne Wojny i chce zobaczyć coś dobrego gwiezdnowojennego jeszcze, póki Gwiezdne Wojny jeszcze nie kojarzą się z totalną beznadzieją. Przepraszam cię, już od dawna się kojarzą. No kojarzą, fakt. Ostatni Jedi zabił Gwiezdne Wojny, ale nie będziemy teraz o tym rozmawiać, żeby nie... Znaczy, ale wracając właśnie do... w takim razie wracając do Oculusa... I a propos tego, że nie masz, że tymi dłoniami stajesz, wiesz, tą potrzebę tego, żeby coś trzymać, kiedy udajesz, że się w coś bawisz, bardzo dobrze rozumie Nintendo i na przykład słyszałem, Ryszardzie, że już złożyłeś preorder, nie 1, a 3, no to kółeczko do Nintendo Switch. Tak. Słyszałem, że można rozciągać się, że to jest takie fitness kółeczko, tak? To jest fitness kółeczko. Można sobie jak homon to założyć na szyję. Można je założyć sobie na nogi i przysiady robić i rozciągać. Nie pamiętam dokładnie, jak to nazywa, to się była Switch Ring, coś takiego. Podchodzę do tego jak do wszystkich pomysłów Nintendo, czyli z taką dozą lekką nieśmiałości i zdziwienia, ale zazwyczaj te pomysły kupuję, żeby przynajmniej sprawdzić, z czym to się je i na przykład te tekturowe produkty Labo moim zdaniem są świetnym pomysłem i doskonale sprawdzają się, szczególnie jeśli chodzi o taką współpracę rodzica i dziecka. To jest świetna zabawa dla obu stron. Dzieci się świetnie bawią i rodzice się świetnie bawią, tak jak z klockami Lego, tylko że jakby konstruujemy może bardziej zaawansowane technicznie elementy. I jest to naprawdę świetna sprawa, tylko problem jest później, co zrobić z tymi już złożonymi elementami. Żal wyrzucić, nie wracają one do gry często, a zajmują bardzo dużo miejsca. Zresztą już o tym mówiłem i w Fantasmagierii w Grysławie, że to jest naprawdę świetna frajda, natomiast później nie ma jak za bardzo tego przechowywać. Spalić też szkoda. No, nie, spalić szkoda, bo to chociaż tak naprawdę to są dosyć takie może nie jednorazowe, ale kilkurazowe zabawy i to wszystko też zależy od tego, jak to podchodzi do tego typu rozrywki. Oczywiście nie jest to bardzo drogie, daje mnóstwo frajdy i można potraktować to jak jakiś model, który się wykonuje i później gdzieś postawić na półce, ale jak już później zajmuje dużo miejsca, spalenie, można spalić i kupić kolejne. Ale dobra, wróćmy do tego ringa, czyli do tego kolejnego urządzenia fitnessowego firmy Nintendo. Firma Nintendo słynie z tego, że przejmuje się dobrym samopoczuciem graczy i dba o ich formę. Pamiętajmy, że konsola Wii była reklamowana jako taka konsola, która pozwala właśnie na mnóstwo aktywności ruchowej. Tak, była niezwykle popularna w zakładach dla osób starszych, dla seniorów, gdzie oni mogli jakby za pomocą Wiilotów korzystać z takiej aktywności fizycznej, która była fantastycznie dopasowana do ich możliwości. Można było ją sobie skalować, mogli grać w tenisa, mogli grać w golfa, mogli grać w kręgle i to nie tylko ludzie starsi, ludzie młodzi, dzieci, także to naprawdę rozpiętość osób, które grały na Wii była ogromna i dlatego ta konsola sprzedała się w jakiejś kosmicznej liczbie. Ostatni wielki produkt Nintendo właśnie. No Switch konsola chyba jest, Switch spokojnie doścignie Wii, ale problem właśnie z Wii był taki, że w zasadzie nie było gier firm trzecich i wszystkie gry, które się dobrze sprzedawały, to były gry od Nintendo. Mhm. I były też takie zestawy Wii, że ktoś kupował Wii i tylko Wii Sports, który nie kupował, bo to było dodawane tak, w zestawie właśnie. I tylko to Wii Sports się grało. Natomiast ze Switchem chyba jest inaczej, plus jest jeszcze taki, że jest potencjał wykorzystania tego urządzenia już w różnorakich grach. Teraz ma być od razu gra RPG i to całkiem rozbudowana, w której rzeczywiście będziemy poruszać się i nie wiem, walczyć, korzystając z tego urządzenia pierścieniowatego. Będziemy, nie wiem, napinać łuk, machać mieczem i tak dalej. Chcę to widzieć. Nagram filmik z tego. Obiecuję, że nagram filmik. Nie, no to na to liczę. Na to liczę, bo to będzie, wiesz, właśnie taka nowa seria, no nie? Czy warto kupić? Oj, to ja mógłbym taką serię zdecydowanie nagrać. Właśnie, a skoro już mowa o nagraniu, to wraca angielski dla graczy prawdopodobnie, bo natchnął mnie tytuł pewnej gry, którą właśnie na Switcha kupiłem, czyli Dragon Quest XI Echoes of Elusive Age Deluxe Edition S. Bardzo długi tytuł i jest tam tyle ciekawych wątków, że chętnie poruszę je w angielskim dla graczy. Już sobie zacząłem spisywać pewne elementy i to będzie dosyć długi odcinek, ale mam nadzieję... No to musicie Ryszarda cisnąć, żeby dokończył projekt. A mi się powiedziało. A w ogóle projekt, tak jeszcze w związku z projektami, które się szykują, wstawka organizacyjna, wspominałeś o programie Faux Pas, czy też Faux Pas. Będę jego gościem w najbliższą środę, więc serdecznie zapraszam przed telewizory. Drogi Ryszardzie, musisz wspomnieć o ważnej roli podcastów. Będę wypytywany o podcasty między innymi, więc na pewno o podcastach powiem. Mam nadzieję, że uda się Fantasmagierię także przemycić. Więc program na żywo startuje o 19:00 w Polsacie i serdecznie zapraszam. Przyszła 9 października. Od 19:00. Będzie też na pewno na YouTubie później. Serdecznie zapraszam do oglądania. Za każdym razem, jak będzie słowo właśnie podcasty, to musisz tak, Ryszardzie, podcasty gra w Polsce, tak jak Grysław i Fantasmagieria i później i tak wiesz, na multów sposobów. No i czy słuchacie jakieś podcasty, na przykład takie jak Grysław i Fantasmagieria? To będzie bardzo, bardzo sympatyczne. Więc przekaz podprogowy. Będę cisnął, żebyś dobrze, tanio skóry nie sprzedał i dobrze właśnie rozreklamował ten ważny podcasting w Polsce o grach. Taki podcasting, jaki reprezentuje na przykład Grysław i Fantasmagieria. I wiele innych dobrych polskich podcastów, ale no tutaj Grysław i Fantasmagieria są najistotniejsze w tym. Ale będę głównie mówił o festiwalu Game Music Festival. Będę starał się opowiedzieć o tym. To musisz powiedzieć tak, że promujesz też muzykę właśnie o grach w swoim podcaście i audycji radiowej Grysław, w którym gości na przykład też taki ludek z podcastu Fantasmagieria. Tak, to ma wszystkie możliwe scenariusze będzie trzeba przetrenować. To. Mamy coraz mniej czasu, a teraz bardzo chciałbym się dowiedzieć, Ryszardzie, dlaczego tak zafascynowała Cię konferencja Microsoftu, mimo że o grach chyba tam ani pół słowa nie padło. Ani pół słowa na konferencji Microsoftu o grach, nic w ogóle, natomiast pokazano sprzęty, na których te gry na pewno będą mogły działać. Przede wszystkim pokazano rzeczy, które pojawią się na rynku już niedługo, czyli kolejne wersje komputerów Surface, i Microsoft Surface to jest właśnie taki tabletokomputer. Jest też Surface Pro, który jest bardzo fajnym laptopem, też z możliwością odłączania od niego klawiatury i to już jest taki, powiedzmy, sprzęt z górnej półki. Ale najbardziej ciekawe było to, co zostało zapowiedziane na przyszłość, czyli przyszłość tabletokomputerów oraz przyszłość telefonów. Surface Nano, czyli kolejna wersja tego tabletu, oraz telefon od Microsoftu, Duophone chyba się nazywa, taki telefon składany z dwoma ekranami, telefon działający nie na Windowsie, a na Androidzie. To już jest w ogóle, brzmi jak herezja, że Microsoft wydaje jakiś sprzęt niedziałający na systemie Windows. To tak jakby Apple wydało jakiś sprzęt niedziałający na systemie iOS-a, czy też macOS. A jednak Microsoft postanowił zrobić coś na systemie Google'owym, czyli Android. Natomiast ten Surface Nano, czyli ten tablet ma pracować na... Nano czy Neo? Przepraszam, bo... Przepraszam, jeśli się pomyliłem, to... Też posiłkuję się internetem, właśnie szukam zdjęć. Neo, czyli ten taki składany, tak, takie jakby dwie półeczki, to Neo. To tak, przepraszam. Tak. W każdym razie to jest tablet, który wygląda jak notes, taki prawdziwy notes, jak szkicownik. Możemy go otwierać jak książkę. Są dwa ekrany o wysokiej rozdzielczości i jest też możliwość doczepienia klawiatury magnetycznej, znaczy, która przyczepia się do jednego z ekranów za pomocą magnesów i tą klawiaturę można przesuwać. Przesuwając klawiaturę tworzymy sobie obszar bądź to na taką wirtualną klawiaturę z dodatkowymi symbolami, jakimiś tam emoji i tak dalej. Natomiast kiedy klawiaturę przesuniemy wyżej, to tworzymy sobie na dole taki touchpad, panel dotykowy, za pomocą którego możemy sterować kursorem myszki, tak jak normalnie. Czyli możemy tego urządzenia używać jako, powiedzmy, książki, której coś czytamy, możemy używać jako komputera, czy też urządzenia do komunikacji, komputera i zapewne też konsoli do gier, ponieważ działa na systemie Windows 10X, chyba tak się nazywa, czy tak mi się wydaje, Windows 10X i obstawiam, że tam będzie dużo gier. Ma być też chyba procesor przenośny AMD, to jest taka ciekawostka i no to jest sprzęt, który mnie bardzo kusi. Nie sądzę, żebym zrezygnował z niego, znaczy na rzecz niego z mojego iPada czy też iPhone'a, natomiast na pewno będę chciał się jemu przyjrzeć. Sęk w tym, że trzeba jeszcze poczekać rok. I rok także trzeba poczekać na telefon składany z Microsoftu, jak już wspomniałem, działający na systemie Android. I ten telefon to jakby wpisuje się w taką ostatnią modę, że pojawiają się telefony dwuekranowe i te ekrany składamy razem. Tak. Tutaj zastosowano jakby podobne rozwiązanie, z tym, że taki telefon wprowadził Samsung i Samsung miał problemy z tym telefonem, on się nazywał chyba Foldable, czyli składany, czy Samsung Fold, chyba tak. I postanowili konstruktorzy z Samsunga ukryć zawiasy i jakby tę linię łączenia dwóch ekranów. I dochodziło do tego, że to jakby łączenie było narażone na duże naciski i to powodowało pewne problemy też z ekranem. Microsoft poszedł inną drogą, postanowił te łączenie jakby nie maskować go, tylko to łączenie jest po prostu widoczne, zawiasy są widoczne, natomiast kiedy telefon rozłożymy, no to mamy pełną taką powierzchnię dosyć dużą i możemy z niej korzystać, możemy go składać na kilka sposobów i wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Może mój opis słowny nie za bardzo Was przekonuje, ale zachęcam do obejrzenia jakiegoś filmiku z prezentacji i tam wszystko jest bardzo dobrze pokazane. To jest coś, co na pewno wpłynie też na Apple i jestem przekonany, że Apple już coś podobnego przygotowuje i wcale bym się nie zdziwił, gdybym na kolejnej dużej konferencji, która chyba będzie w marcu, gdzie będą pokazywane prawdopodobnie nowe telefony, pojawiła się odpowiedź na to, właśnie jakiś składany telefon Apple'owy, pewnie kosztujący kosmiczne pieniądze, no ale... Ale widzisz, właśnie teraz opisałeś te urządzenia i właśnie to Neo i to Duo. Też sobie tak powiedziałem, kiedyś, bardzo dawno temu, nie pamiętam kiedy, widziałem ten składany, ten notes taki z ekranami, właśnie taki tableto notes. To był rok 2009 i to się nazywało Journal bodajże, Microsoft Journal chyba. Tak, i oni to chyba nigdy nie wydali, nie? To była koncepcja, która dopiero po 10 czy też 11 latach jest iści. I no jednak technologia musiała przejść sporą drogę, bo no, do tego wymagane są specjalne ekrany, specjalne szkło ochronne. Tak naprawdę, wiesz, gdybyśmy wzięli już takie urządzenie i przenieśli się nie tak daleko w przeszłość, 40 lat powiedzmy, nie? Do lat, przełom lat 70. i 80., gdybyśmy coś takiego pokazali, no to byśmy zostali, może nie zostałoby to uznane za magię, ale prawie magię, jakby totalny kosmos, to byłaby jakby coś niewiarygodnego. W ogóle jakby sama telefonia komórkowa wtedy już była dopiero w powijakach, tak? W tamtym czasie. Jak niewiele potrzeba czasu, żeby technologia w tak niesamowity sposób wpłynęła na nasze życie. I wydawało się w latach 70., 80., że pójdziemy w taki rozwój zewnętrzny, w sensie wyścig kosmiczny. Trzeba się pogodzić z tym, że już nie podbijemy kosmosu, już jest chyba za późno. Może jakieś przyszłe pokolenia będą zmuszone też do tego, natomiast na pewno nie nasze pokolenie. Natomiast poszedł rozwój technologii w stronę, której na przykład wydaje mi się, że większość autorów science fiction, nie wszyscy, bo nawet taki Lem to przewidział, ale większość autorów science fiction w ogóle nie przewidziała. Jak sobie popatrzymy na przykład na to, jak w takim znakomitym filmie Obcy była przedstawiona technologia przyszłości, komputer, prawda, przyszłości, te wielkie, gigantyczne ekrany kineskopowe. Wiadomo, że trudno było wiadomo, że trudno było w tamtej technologii przygotować coś, co mogłoby robić wrażenie właśnie, nie wiem, płaskiego ekranu, tak? No ale chociażby takim filmie jak Total Recall z Arnoldem Schwarzeneggerem. Tak. Już spróbowano coś takiego zrobić, tak jak tam jest mieszkanie przyszłości pokazane, to całą ścianę zajmuje telewizor. On jest tak na poły płaski, ale jakieś próby podjęto i w niektórych dziełach udaje się coś tam przewidzieć, ale bardzo wiele pozycji science fiction, czy to literackich, czy to filmowych, sprzed nie tak dawna, zupełnie nie trafiło, jeśli chodzi o rozwój technologii, głównie która położyła nacisk na komunikację, na miniaturyzację i konsumpcję treści. No ale szkoda, bo ja chciałbym, żeby takich agencji prywatnych kosmicznych jak SpaceX było mnóstwo, bo dzięki temu to mogłoby się rozwijać, byłaby taka naturalna konkurencja i byłby wyścig zbrojeń, ale nie militarny, tylko właśnie taki o to, żeby na przykład... No bo jest kilka firm kosmicznych, które niby coś tam robić. Jest ta firma Bezosa, która planuje wysyłać ludzi, nie wiem, czy na orbitę jakieś wycieczki, czy właśnie, nie wiem, zakładać bazę na Księżycu. Nie wiem dokładnie, co oni tam robią, dlatego, że oni właściwie się nie odzywają. Jest cisza. Jedyną właśnie fantastyczną firmą jest SpaceX. I SpaceX, czasami ma jakieś wypadki, nie wszystko im wychodzi, ale jestem pod wrażeniem jednak tego, co stworzyli i te takie wielokrotnego użytku rakiety, które tak fantastycznie same lądują. To jest tak jakby się ogląda... Tak. Nie, na pewno widziałeś ten film, jak te rakiety na tych platformach lądują. To jak ja bym to oglądał, nie wiedział o co chodzi, ja powiedział, no właśnie, zostaliśmy tutaj, inwazja obcych nastąpiła, przelecieli kosmici z jakiejś planety, wylądowali w jakichś nowoczesnych rakietach. No to jest kosmos, to mi się tak strasznie podoba, ale ubolewam, że jest problem z tym, że no właściwie nikt nawet nie może powtórzyć tego wyczynu sprzed 50 lat. I teraz jakiś, nie wiem, niecały miesiąc temu Indie wysłały satelitę i dosłownie na 2 kilometry nad Księżycem przed lądowaniem kontakt po prostu z lądownikiem się urwał i nikt nie wie, co się stało. Na ciemnej stronie Księżyca są obcy. Bazy kosmiczne, tak, Amerykanów. Albo baza kosmiczna nazistów, którzy zdążyli w ostatnich miesiącach wojny wysłać rakiety na Księżyc. Był taki film nawet, science fiction. Fantastyczny serial dokumentalny Iron Skies, tak? I tak, będzie druga część Iron Sky? Oj, to był przeuroczy film. I to jest crowdsourcingowany film i to jest też... Ja chciałbym, żeby właśnie, nie wiem, bo też widziałem na przykład... Chińczycy też lądowali na Księżycu, też widziałem ale dla mnie to wyglądało jakby oni pokazywali to, co niby jest tam, tylko że to było wszystko w animacji komputerowej, tak jakby wizualizacja tego, co się dzieje. I ja nie chcę tego, ja chcę po prostu, żeby ktoś, mając dzisiejszą technologię wideo, kamer, jakości obrazu i tak dalej, wylądował na Księżycu, nowe materiały, nowe zdjęcia, nowe próbki pobrał, a nie, żebyśmy bazowali na tym, co było właśnie 50 lat temu, czy tam 45, nie? Bo nie wiem, kiedy ostatnia załogowa misja na Księżycu była. I to jest no, coś tak niepojętego, że żeśmy porzucili jedyną szansę dla naszej planety, czyli kolonizację właśnie Marsa, terraformację Marsa i wysłanie naszych właśnie najlepszych, albo nie najlepszych, ale jakichś ludzi trzeba wysłać do Alfa Centauri. Musimy ją podbić. Nie jak w Prometeuszu oczywiście, ale bardziej tak z głową. Są za to gry o terraformacji, na przykład jest gra Terraformacja Marsa, znakomita planszówka, jedna z najlepszych, doskonała gra planszowa, bardzo ją polecam. Jest tryb solo, jeśli ktoś nie lubi grać z innymi, ale znakomicie można się bawić w próby terraformowania Marsa, czyli jakby zamiany Marsa w planetę możliwą do życia dla ludzi. Znakomita gra, szczerze polecam. Ale rzeczywiście zbliżamy się do końca. Właśnie, musimy się uciekać w fikcję, w gry. I niestety taki jest los naszego świata, że po prostu będziemy tylko w tych wirtualnych światach osiągać to, co fantaści myśleli będzie taką codziennością. Nie wiem, czy wiesz, ale pan Zbigniew Nienacki, autor Pana Samochodzika, w swoim ostatnim tomie o Panu Samochodziku, Pan Samochodzik, Człowiek z UFO, coś takiego przewidział. Napisał, że ludzie porzucą wyścig ku kosmosowi, a zajmą się eksploracją wirtualnych światów. No, napisał to dawno, dawno temu. No właśnie. Ale my już powoli zbliżamy się do końca, a musi być konkurs i musi być zakończenie muzyczne. Wobec tego konkurs brzmi następująco. Zostałem poproszony przez głównych organizatorów Game Music Festival o zapytanie drogich słuchaczy, czy też prośbę o podcastu Grysław, o to, byście opisali najlepsze wspomnienie związane z jakąkolwiek grą. I napiszcie w parunastu, może parudziesięciu, czy też paruset słowach takie swoje wspomnienie. Wyślijcie do mnie na adres ryslaw@me.com. Tylko musicie się śpieszyć, ponieważ rozstrzygnięcie nastąpi bardzo szybko. Muszę otrzymać odpowiedzi do północy z 7 na 8 października, czyli macie 2 dni od momentu premiery tego odcinka. Najlepsze wspomnienia związane z jakąkolwiek grą i będą 2 nagrody do wygrania. Jedną z nagród będzie winyl ze składanką muzyki z serii Assassin's Creed autorstwa Jaspera Kidda, taki kolekcjonerski winyl, przepiękny. Zaś druga nagroda to będzie podwójne zaproszenie na piątkowy koncert i jak będziecie pisać te swoje wspomnienia związane z grą, to napiszcie też, którą nagrodę wolicie, żeby nie było tak, że jak osoba na przykład, która jest poza granicami albo nie będzie miała szans przyjechania na koncert, wygra koncert, no to będzie niekoniecznie zadowolona z tego. Więc napiszcie od razu, którą z nagród ewentualnie wolicie. Jeśli tego nie napiszecie, no to i wygracie akurat, to wtedy będziemy losować nagrodę, którą otrzymacie. W piątek to będzie Symfonia Pustyni, muzyka z gier Austyna Winterego, którego twórczość prezentowałem kilka odcinków temu. Zachęcam serdecznie do posłuchania. No i cóż, życzę szczęścia w wygrywaniu i opisywaniu swoich przeżyć związanych z grami, bo można dzięki temu coś ciekawego zyskać i mam nadzieję, że takie konkursy staną się nową świecką tradycją i może nie w każdym, ale w co którym Grysławie coś będzie można wygrać. Jakieś jeszcze ostatnie słowa w tym odcinku, Damianie? Zgłaszasz się do konkursu? No, ja tylko chciałbym, żebyś, Ryszardzie drogi, pamiętał, że jak będziesz występował w tej telewizji ogólnopolskiej, wspomnieć o podcastach. Dobrze, postaram się, zobaczę na ile to będzie możliwe. A tymczasem już się żegnamy, a skoro muzyka Jaspera Kidda będzie jedną z nagród, no to i na koniec posłuchajmy sobie muzyki z Hitmana Blood Money, czyli Krwawa Forsa, znakomita ścieżka dźwiękowa i jeden z utworów zaraz zabrzmi. Nie wiem jeszcze który, zobaczymy, wybiorę taki, który się dopasuje czasowo do zakończenia, ale na pewno będzie w opisie audycji, więc zachęcam też do słuchania tej muzyki, zachęcam do spisania swoich wrażeń, zachęcam do słuchania Grysława i Fantasmagierii i trzymajcie się ciepło, do usłyszenia za tydzień. Cześć!